Jubileuszowa 10. edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia startuje 3 września 2024 roku. Widzowie znów będą mogli śledzić pierwsze wspólne tygodnie trzech zaaranżowanych przez ekspertki małżeństw. W eksperymencie małżonkowie po raz pierwszy widzą się w dniu ślubu. Kim są uczestnicy? Pierwszy zwiastun wzbudził niemałe poruszenie wśród fanów formatu. Ślub od pierwszego wejrzenia, nowi uczestnicy, Ślub od pierwszego wejrzenia, to eksperyment, który budzi skrajne emocje. Zgłaszają się do niego ochotnicy szukający miłości i wymarzonego partnera lub partnerki. Eksperci przeprowadzają z nimi testy i rozmowy, a później na ich podstawie dopasowują pary, które mają szansę stworzyć związek. Małżonkowie widzą się po raz pierwszy dopiero w dniu ślubu. Początkowym tygodniom relacji towarzyszą kamery. Wiadomo już, że w 10. edycji poznamy historię trzech małżeństw. W sieci jest już dostępny zwiastun. Dzięki niemu widzowie przed premierą mogli zobaczyć, jak wyglądają uczestnicy, osoby krytykujące kontrowersyjny format zwracają uwagę na stosunkowo niewielką skuteczność dopasowań. Do tej pory w programie stworzono 27 małżeństw, z których zdecydowana większość zakończyła się rozwodem. Ile par ze Ślub od pierwszego wejrzenia przetrwało? Nadzieje na odnalezienie prawdziwej miłości dzięki eksperymentowi dają historie Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaku, Anety i Roberta Żuchowskich, Agnieszki Łyczakowskiej i Wojciecha Janika czy Kornelii i Marka Różańskich. Czy tym razem będziemy mogli liczyć na happy end? Czas pokaże. Pewnym jest, że i tym razem nie zabraknie emocji, o czym świadczą słowa bohaterów. Zmienia się całe moje życie, zależy mi, żeby było dobrze, a może nie być dobrze. Mówi jeden z mężczyzn. Dam mu na pewno szansę, bo ja też nie jestem perfekcyjna, dodaje z nadzieją kobieta. Premierowe odcinki Ślub od pierwszego wejrzenia będzie można oglądać we wtorki o 21:30 na kanale TVN. Będą również dostępne na platformie Maximum. Znane twarze w gronie ekspertów 10. edycji ŚOPW. Kto jest odpowiedzialny za dobór par w 10. edycji Ślub od pierwszego wejrzenia? Widzowie po długiej przerwie zobaczą znane twarze. Przypomnijmy, do tej pory rolę swatek i swatów pełnili Magdalena Chorzewska, Karolina Tuchalska-Siermińska, Piotr Mosak, Bogusław Pawłowski, Rafał Olszak, który został zwolniony przed emisją 8. Edycji ŚOPW Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Konkol. W jubileuszowym sezonie znów zobaczymy ostatnie trzy z wymienionych pań. Julitta Dębska, psycholożka i coach relacji, specjalizuje się w pomocy swoim klientom w odnalezieniu drogi do spełnionej miłości. Zuzanna Butryn, znana z ekranów TVN, psycholożka i psychoterapeutka. To ekspertka, którą widzowie mogli zobaczyć w programach telewizyjnych i radiowych, w których dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Hanna Konkol, dyrektorka zarządzająca z 25-letnim stażem, coach i trenerka biznesu z pasją do rozwoju osobistego.